Sandalek! Rcanek! Drodzy Państwo, 92 kg! Przed Państwem Maciej Rataj! ...97 kg! Pozycja bokserska najpierw. Spokojnie wam dam. Dobra, face to face. Chodźcie go. Będziemy jeszcze próbować robić, czy już... Chcecie normalny face to face? Chodź, Rataj, umiesz normalny face to face? Nie robię, jest pojebany, nie robię z nim. Mogę? Wandalek, chodź. Wandalek, słuchaj, widzę, że chyba ty też nie jesteś w fanklubie Rataja. No pojebało go, wjeżdża mi z główki, co to jest? Normalnie stoję, kurwa, z główki mi wjeżdża. Weź się ogarnij, kurwa, chcesz trzeciego przeciwnika zaraz zmieniać? Kurwa, Prime MMA Show, a nie kurwa, ale UFC, kurwa, jakaś człowieku, sypa, co ty kurwa. Robisz, kurwa. Jebać, kurwa, mają być emocje, kurwa, chłopie. Dobra, jebnięty jesteś, szczerze. Jesteś, Rataj, naprawdę jesteś przyjebany. Słuchaj, na konferencji wszedł Tarzan i powiedział, kim jest Wandalek, a ty powiedziałeś, kurwa, że nie wiesz, ty. Wybierałeś z trzech osób i nie wiesz, kim jestem. Kurwa, siema, Tarzan. Nikt tak nie mówi. Mordo, kurwa. Jesteś odklejony ciężko, kurwa, szczerze, nie? Koniec gadki, jutro, kurwa, widzimy się w oktagonie, bo mi się nie chce, kurwa, nawet patrzeć już na ciebie, serio. Znaczy, szacunek, że przyjąłeś wyzwanie, no, że stary... wziąłeś tą walkę na ostatnią chwilę, ale to była zła decyzja. Kurwa, zobaczysz, ale, to jutro, ty, kurwa. Ale szacunek szacunkiem, kurwa, ale wjeżdżasz mi z główki, człowieku, kurwa, normalny face to face, weź się ogarnij. Andalgowi pewnie o to chodzi, że mówisz, że go nie znasz, a nagle w niego wjeżdżasz, o co, czemu tak poszło? Ale ja nie wiem, o co mu chodzi z tym, że go nie znam, no kurwa. Wybierałeś wśród, miałeś tak trzech powiedziałeś rywali. Na konferencji. Tak powiedziałeś, tak? Na konferencji. Trzech rywali miałeś do wyboru, do Tarzana powiedzieć, że mnie nie znasz. To kurwa, zastanów się, co ty gada. Powiedział, kurwa, ale kto dobra, to w ogóle jest, a dobra. Ja właśnie nie wiem. Pozdro skrolowany, miałeś rację, Lamut będzie jutro bity. Dziękujemy. Dziękujemy.